czuwanie modlitewne aż do godziny 21, jeszcze koronka do świętego Michała Archanioła i apel jasnogórski. Przynieśmy świece na to wieczorne spotkanie. Jutro na 9 w sposób szczególny zapraszamy wszystkich chorych, samotnych. Będzie specjalna msza z nauką i błogosławieństwo osób chorych, samotnych przy figurze świętego Michała Archanioła. O 11 msza święta dla wspólnot i grup parafialnych. Po południu różaniec z aniołami, z rozważaniami anielskimi, również w konkretnych intencjach, które są podane na tych programach przygotowanych. Również wystawienie Najświętszego Sakramentu po południu. A o 18 główna msza święta z modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie z nałogów za przyczyną świętego Michała Archanioła, z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem. Wiemy, ilu ludzi potrzebuje tej naszej pomocy modlitewnej, ilu ludzi i młodych, i starszych, uwikłanych jest w zło, zniewolonych przez grzechy ciężkie. Podejmijmy tą modlitwę z wiarą. Można przyjść tak w innych miejscach ze zdjęciami osób zniewolonych, jeżeli to komuś pomoże w tej modlitwie, żebyśmy mogli polecać przedstawiciela świętego Michała Archanioła te osoby. O 20 jutro będzie jeszcze film o sanktuarium, o objawieniach świętego Michała na Gargano i czuwanie do apelu jasnogórskiego. I trzeci dzień, niedziela, tą mszę świętą w porządku niedzielnym o 7, 8.30, 10, 11.30 i o 13 msza święta na zakończenie aktu poddania się świętemu Michałowi Archaniołowi. Na godzinę 11.30 w niedzielę w sposób szczególny zapraszamy dzieci i młodzież. Będzie to msza dla nich i również specjalne błogosławieństwo przy figurze świętego Michała Archanioła. Przed kościołem brat Andrzej tam rozprowadza pamiątki, które przywieźliśmy ze sobą z Monte Sant'Angelo. Są figurki, breloczki, przewodnik po sanktuarium. Są też te modlitewniki jako droga modlitwy do świętego Michała Archanioła. Mamy ze sobą również taki niezwykły dwumiesięcznik o życiu duchowym i o aniołach, któż jak Bóg. Tam jest dużo o peregrynacji figury w Polsce, o szkapleżu świętego Michała i wiele innych cennych artykułów o tematyce anielskiej. Odsyłam do brata Andrzeja. Również szkapleż, pod który będzie w dniu jutrzejszym można przyjąć od dnia jutrzejszego. Ten szkapleż został ustanowiony właśnie przez papieża Leona XIII, później zapomniany, odnowiony przy okazji tego nawiedzenia figury z Groty Objawień na Gargano. Kto przyjmuje szkapler, zobowiązany jest do codziennej modlitwy papieża Leona XIII, którą on ułożył, a celem przyjęcia szkaplerza jest szerzenie kultu świętego Michała Archanioła i właśnie świadomość tego, że w tej walce ze złem nie jesteśmy sami, że wspomaga nas Boży Archanioł, którego figurę gościmy w naszej świątyni. Ten szkaplerz jest w formie płóciennej, również w formie srebrnego medalika. Można zamiennie nosić, ważne, żeby do przyjęcia przystąpić w sposób uroczysty w czasie tego nawiedzenia. Kapłan przyjmuje taką osobę do szkaplerza i wypełniając deklarację, to imię, nazwisko wpisane jest do Wielkiej Księgi Szkaplerznej, którą tworzymy w Centrum Sekretariatu Peregrynacji figury świętego Michała Archanioła i te osoby są ciągle, zakładają bractwa czy wspólnoty modlitewne, a są omawiane w naszych klasztorach.